gdzieś poza szkołą, wklejamy jak robimy coś siłą. Żółte tak? Wklejamy jak robimy coś ze skocznością. Fioletowe z wytrzymałością. I jeszcze zielone koordynacja. Ja dość dużo ćwiczę, bo wychodzę dość dużo na podwórko. Ja też dużo, ale za mną zapisuję. Ja też tuszę. 4 razy w tygodniu uprawiamy piłkę nożną z kolegami. Ja jestem sportowcem i ćwiczę bardzo często. Często codziennie biegam i to na 1 km minimum, więc dla mnie to luz. Uwielbiam lekcje i ten netfull. Chodzę na spacery, jeżdżę na hulajnodze, bawię się, gram w piłkę nożną, ogólnie gram w koszkówkę. Ćwiczyłam tak 5 razy, czyli można powiedzieć od poniedziałku do piątku. Ja ogólnie w domu mam drążek, więc bardzo często się na nim wieszam, podciągam się. No na razie tak tylko dotąd i tak z 5 razy. Ja z tatą, mamą, całą rodziną idziemy na spacer. No musi być więcej niż 20 000 kroków. Jak jeżdżę do sklepu, to czasami na hulajnogę, na rower. Bawimy się z kolegą, najwięcej to ja biegam, bo ten kolega mi ciągle ucieka. Czasem uciekamy przed innym kolegą, bo ciągle nas goni z patykami, nie wiem gdzie on się znajduje. Lepiej smakuje obiad po ciężkim treningu, czuję się lepiej. Zauważyłam to, że po prostu byłam zdrowa bardzo długi czas. Masz trochę więcej siły każdego dnia. Tak. Wiem jak się obronić. No, szybciej biegasz. Po prostu lepiej mi się myśli, lepiej, że sprawi mi to dużą przyjemność. Jestem o wiele bardziej aktywna. Telefon mnie przestanie mniej ciągnąć. Lepiej śpi na pewno. Spokojniej jest w domu. Jak się wyćwiczę, to jest mi gorąco. Wtedy sobie idę do wanny, spłukuję się zimnym prysznicem i wtedy mogę iść spać. Zasypiam jak tak, że śpię jak kamień. Po prostu to jest tak, jakbyś się... Jakby się wymęczyło i chce już się iść spać i po prostu zamykasz oczy i jesteś już gdzie indziej, w krainie snów. Ile żyje przeciętny człowiek? No tak, 70-80 lat. 95? Mi się wydaje, że 92. Może żyć ile pan sobie chce. Dla mnie 100. Trzeba dużo się ruszać, jeść owoce, ćwiczyć, jeść zdrowe owoce, warzywa, pić wodę, ćwiczyć bardzo dużo, 3 dni albo 30, albo całe życie. Trzeba po prostu wspinać się tak jakby powolutku i w końcu dotrze się do celu. Tak samo jak w górach. Sport to samo zdrowie i zabawa. Możesz się trochę pomęczyć, ale głównie to dobra zabawa.